Chcą poczuć się piękniejsze po stoczonej chorobie nowotworowej. W Wojewódzkim Centrum Onkologii kilkanaście kobiet uczestniczyło w warsztatach z makijażu i doboru fryzur. Pędzle, szminki, tusze w dłoń i makijaż czas zacząć. I to nie byle jaki, bo wykonany pod czujnym okiem profesjonalistki. To nie kurs make-upu w salonie kosmetycznym, a warsztaty makijażu dla kobiet chorych onkologicznie w Wojewódzkim Centrum Onkologii. Zadzwoniłam tu do pań, zapisałam się i na dziś po prostu i przyszłam. Jak pielęgnować swoją skórę po radioterapii, zatuszować brak brwi albo podkreślić to, co w twarzy uważamy za najładniejsze. Makijażowych sztuczek jest wiele. Przynajmniej wie, jak się umalować, bo tak to weźmiesz, posmarujesz, wytrzesz i już. Każda z obecnych tu kobiet stoczyła niełatwą walkę z nowotworem. Operacja, chemioterapia, a później radioterapia. Choć najtrudniejsze mają już za sobą, to nadal muszą mierzyć się ze skutkami leczenia. Można było ubrać perukę, w razie czego czapkę jeszcze na to. Natomiast teraz, jak się zaczyna robić ciepło, ale już odrastają włosy, więc niedługo będę mogła, mam nadzieję, odrzucić perukę i pofarbować, tak. Kosmetyczki i makijażystki potrafią nie tylko na nowo wydobyć z kobiet piękno, ale też są kolejnym potrzebnym wsparciem. Potrafię pokazać takiej kobiecie, że jeszcze może iść wieczorem na wino z koleżanką do kawiarni i nie jeden mężczyzna się obejrzy, tak? I to jest dla mnie największą satysfakcją, że ona jest uśmiechnięta. Warsztaty z makijażu i doboru peruk od lat organizuje Fundacja Piękniejsze Życie. Spotykamy się tak naprawdę dzięki tej fundacji, która pomaga nam zorganizować te warsztaty poprzez dostarczanie kosmetyków, z których pani korzystają w trakcie warsztatów, jak również organizują nam panie tutaj wolontariuszki, panie kosmetyczki, panie wizażystki. Spotkania odbywają się cyklicznie w Wojewódzkim Centrum Onkologii. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca informacje o spotkaniu można uzyskać na stronie internetowej. Jest tam numer telefonu, pod który można zadzwonić i umówić się. Na warsztaty mogą zgłaszać się pacjentki w trakcie bądź po zakończonym leczeniu onkologicznym, niezależnie od placówki, w której są leczone. Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii i pod numerem telefonu 696 867 805.